Słuchajcie, odkąd pamiętam, odkąd byłem małym chłopcem, zawsze chciałem mieć taką magiczną, świąteczną kulę. Oczywiście musiał w niej padać śnieg, musiały być sanie, bałwan, no i oczywiście Święty Mikołaj. Ale w tym roku postanowiłem zamienić tę kulę na smartfona. Nie dlatego, że jestem gadżeciarzem, tylko dlatego, że w tym roku wraz z Samsungiem chciałbym pomóc dzieciom, biednym dzieciom z krajów rozwijających się, ale także naszym, polskim, z domów dziecka. I dlatego postanowiłem włączyć funkcję dobroczynności i zaraz opowiem Wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby włączyć funkcję dobroczynności? To bardzo proste. I Samsung nieźle to wymyślił. Przede wszystkim musimy kupić smartfona Samsunga z rodziny Galaxy. Ja wybrałem A7, wersja 2018. Dlaczego? Bo po pierwsze, to bardzo dobrze wykonany telefon. Po drugie, z tyłu ma 3 aparaty fotograficzne, a po trzecie, one robią zdjęcia jak żyleta. No pod choinkę jak znalazł. Kiedy go już włączycie, skonfigurujecie, przechodzimy do ikonki Samsung Members. Co to takiego, zapytacie? Słuchajcie, zapiszcie się tam, naprawdę warto. Tam otrzymacie wsparcie, informacje o najnowszych promocjach, różnego rodzaju porady, ale tym razem, kiedy zapiszecie się już do Samsung Members, u góry pojawią się zakładki. Takie jak start, wsparcie, wiadomości i porady i korzyści. I nas interesują korzyści, ponieważ w tej zakładce na dole znajdziecie baner włącz funkcję dobroczynności. No to włączamy. Słuchajcie, teraz musimy wypełnić krótką ankietę, naprawdę krótką, i zastanowić się, na jaki cel chcemy przeznaczyć pieniądze. No właśnie, ale skąd te pieniądze? Wyobraźcie sobie, że Samsung postanowił przeznaczyć część pieniędzy z zysku pochodzącego ze sprzedaży smartfonów z rodziny Galaxy właśnie dla dzieci, które potrzebują pomocy. Robią to wspólnie z UNICEF-em i tam pomagają dzieciom z krajów rozwijających się, ale uwaga, 10 tysięcy polskich dzieci z państwowych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, czyli z domów dziecka, otrzyma także naszą pomoc, a więc warto. Wybieramy sobie cel. Może to być opieka. Wiadomo, dziecko zaopiekowane jest szczęśliwe, dobrze się wychowuje. Albo edukacja, bo chyba tłumaczyć nie muszę. Dziecko dobrze wyedukowane lepiej sobie radzi w dorosłym życiu, prawda? No właśnie. Albo sport i zabawa, no bo sport to zdrowie, a zabawa to radość. Ja wybieram sport i zabawa. Klikam w sport i zabawa i w zasadzie to wszystko. To wszystko, co trzeba zrobić, żeby pomóc potrzebującym dzieciom. No rewelacja! Jak widzieliście, naprawdę niewiele potrzeba, żeby pomóc potrzebującym dzieciom. Dla nas to prawdziwa przyjemność, a dla dzieci ogromne wsparcie i mnóstwo radości. Słuchajcie, w tym roku pomagamy my wspólnie z Samsungiem. A ja życzę Wam zdrowych, szczęśliwych i radosnych świąt z odrobiną technologii. A ja lecę ubierać choinkę, bo święta tuż. Ho, 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 ho!